Przed wami, prosto z Warszawy, brawa. Z Gryfic, Paweł Chałupka! Brawa. Siema! Siema Sopot! Oh yeah. Jest jeden koleś, który mnie lubi. Jest spoko. Publiczność jest ze mną. Jak wam się podobał mój dżingiel na początku, hip-hopowy? Nie lubicie rapu? Zajebisty był, wiesz o co chodzi. Raperzy tak mówią, nie? Wiesz o co chodzi? A ja kurwa nigdy nie wiem o co chodzi. I no stop machają łapami, co nie? Raz widziałem gościa tak rapował, że myślałem, że odfrunie. I believe I can fly. Mają coś takiego, nie? No stop machają łapami. To jest, ja to rozumiem jako grę koncept, bo on sobie w ten sposób wybija rytm, żeby nie wypaść z bitu, co nie? Ale kiedyś widziałem zapowiedź koncertu. Raper sobie nagrał w domu. Ustawił kamerę, usiadł na fotelu i to wyglądało tak. Siemano, wpadajcie na nasz koncert, będzie zajebista impreza. Wiesz, co chodzi? Ja tak siedzę w domu, myślę, kurwa, zajebista impreza, o co może chodzić? Będzie naprawdę gruba biba, elo, widzimy się na koncercie. Koniec. Tak wyglądała zapowiedź rapera, nie? Ja zwariowałem, jak to zobaczyłem. Zacząłem się zastanawiać, czy on ma tak wszędzie, na przykład, nie wiem, wychodzi rano po bułki, mija sąsiadkę. Dzień dobry. Zodzi. Takie przywitanie po prostu. Wpada do sklepu. Masło. Kukurydzę. Jakieś pieluchy dla dzieciaka. Wiesz, zodzi. Dziecko, taki mały człowiek po prostu. Wyszedł mi z żony. Fajnie, taki mały na początku. Cały we krwi, żeśmy go umyli szlauchem. Do tego jakieś białe pieczywo. Elo, widzimy się przy kasie. Oni tak robią zakupy, no. On później wpada do domu, tam dziecko w łóżeczku. Powiedz, tata! Wiesz, co chodzi? Chcę, żeby twoje pierwsze słowo było tata. Kurwa, trochę małomówny jesteś, widzę. Ale nie będę cię osądzał, tylko Bóg może nas sądzić. Ja się zastanawiałem, jak taki raper usypia dziecko. No, nie wiem, bierze je z łóżeczka i... A teraz będzie kołysanka. Aha, sprawdź to, ziomuś. Jebać psa. Wiesz, o co chodzi, ziomeczku. Dziecko zasypia, on wkłada je do łóżeczka. Widzimy się, jak wstaniesz! Dziecko tam, kurwa, obudził się! Coś zrobiłem nie tak chyba. A, bo mi popuł z blanta do oka wpadł, to... O. Ja bym chciał żyć na świecie, gdzie wszyscy są raperami, nie? Wpadasz do kościoła, tam ksiądz, musicie się, kurwa, więcej modlić. Wiecie, o co chodzi. Trochę zamoliłem się, ale spokojnie, zaraz odpalimy kadzidło, wybijemy winiacza. I faktycznie tak się dzieje, nie? Leci winko, później ten koleś z tym kadzidłem wyskakuje między tymi ławami. 10 minut mija, wszyscy najarani siedzą. I później wiesz, że koleś stracą, nie? Zrzuta na gastro, zrzuta na gastro. Za 15 minut będzie pizza. Tam ludzie już nie wytrzymują. Kurwa, chcę jeść teraz, tak! Ksiądz ratuje sytuację na czasami. Nowe smaki, skurwysyny. Tylko cebulowe. Ciekawe, jak by wyglądały kazania w takim kościele, nie? A teraz będzie dobra historia. Aha, słuchajcie tego, sprawdźcie to. Siedzi sobie Jezus z ziomkami na chacie i mówi... Słuchajcie. Mamy frejera. Ktoś strzelił z dupy. Judasz? Patrz tam, ty. Na łęczowianka. Carlo Rossi, nie dostaniesz! Tak kończą frajerzy! Jakie życie, taka msza. Fascynujący świat. Wszyscy są raperami, nie? Wy bylibyście raperami, ja bym był raperem.
opowiadałbym żarty, wy byście się śmiali. Już za dzieciaka byśmy tego doświadczali. Mama woła cię na obiad. Obiad, skurwysynu! Bo będzie zimne, wiesz, z Łodzi. Cały świat złożony z raperów, jakieś te programy kulinarne w telewizji, Amaro kroi kotleta. Zajebiste gówno, skurwysynu, przechodzisz do finału. Myślę, że najgorzej miałaby policja, co nie? Jak by wyglądała praca policjanta? Nie wiem, jakaś obuława, nie? Jesteś otoczony, ręce do góry, chuj nam w dupę. Powtarzam jeszcze raz, jesteś otoczony, jebać nas, wiesz o co chodzi, jebać nas. Chociaż ja myślę, że to odpowiednie osoby by się zgłaszały do pracy w policji. To by... Bardziej by wyglądało, jesteś otoczony. Ręce na maskę. Wyżej dupę. Zaraz zostaniesz spałowany. O, już wiesz o co chodzi, co? Nie wiem, spotykasz policjanta, bierasz jointa gdzieś w bramie, podchodzi policjant. A co tam masz? Marihuana? Jesteś aresztowany, mordeczko. Policjant później idzie do komendanta. Panie komendancie, mamy takiego gościa, złapaliśmy go z marihuaną, a komendant na to, z frajerami nie gadam. To było spoko. Pamiętam w Łomży opowiadałem ten żart. Nie polecam. Nie no, opowiadam sobie te żarty, patrzę na gościa w trzecim rzędzie. No kurwa, widzę, nienawidzi mnie, nie? Nic mu nie zrobiłem, ja po prostu opowiadam żarty, ale ewidentnie koleś mnie nienawidzi. Starałem się jakoś do niego zagadać, ale to nie był dobry pomysł. Macie tak czasami, co nie? Idziecie sobie ulicą, spoglądacie na twarz, która mija was i myślicie sobie, no kurwa, na stół będę bić. Jest tak czasami, że widać po twarzy, nie? Ten koleś w tej Łomży siedział tak. On tak wyglądał, mówię, pff. Prawdopodobnie gdybym o cokolwiek go zapytał, jego odpowiedź by brzmiała, kaka! Mniej więcej taki ryj miał ten koleś, co nie? Ale ludzie są jebnięci. Na stówę mieliście taką sytuację. Poznajesz gościa, wydaje się spoko osobą, później dodajesz go na fejsie, okazuje się, że to totalny zjeb. Ja tak miałem z ziomkiem z roboty. Włożę koleżka, dodałem go na fejsie, patrzę, ten kurwa co drugi dzień zdjęcie w kiblu, nie? Jakby chciał powiedzieć, zobacz, nic nie zmieniłem od przedwczoraj. Wszystkie zdjęcia wyglądały tak samo. Znaczy ostatnio zaczęły wyglądać trochę inaczej, bo zrobił remont w kiblu, to już inny wystrój, nie? Ale na fejsie jest pikuś. Jak chcecie zobaczyć naprawdę złe zdjęcia, zainstalujcie sobie Instagrama. Tam jest apogeum, nie? Wchodzisz na profil przypadkowej laski, jest 20 zdjęć, dupa na wierzchu, cycek na wierzchu, wszystko widać, nie? A następne zdjęcie? W sumie to wstydliwa jestem, twarz telefonem zasłonię. Nie będę im wszystkiego pokazywać. I tylko widać ten telefon, brwi i włosy, nie? Nawet nie brwi, bo one golą malują kredką, co nie? Świetny pomysł, tak jakbym ogolił brodę, namalował długopisem. Ale będę teraz rywalem. Żeby się znowu na baletach nie rozmazało jak ostatnio, no. Ale ja to rozumiem, bo nie wiem, wstajesz rano wkurwiona, myślisz sobie, ja dzisiaj taka wkurwiona jestem, to takie ukośne namaluję. Niech widzą, że nie podchodzić. Jedziesz wkurwiona samochodem, zatrzymuje cię policja, szybko zmazujesz wkurwione, rysujesz skruchę. Dostaniesz panta z takimi drzwiami? Nie sądzę, albo nie wiem, na przykład zdradzasz męża, czegoś się domyśla. Weź sobie odrysuj drzwi od szklanki. Będziesz zadawał niewygodne pytania, będziesz wyglądała na zdziwioną. Nawet ci nie musisz tłumaczyć, po prostu siedzisz. To tyle ode mnie, dzięki. Paweł Chałupka!